Siemanko, z tej strony Jonex, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Battlefield Heroes, dokładnie tak. Przepraszam, że nie nagrywałem przez kilka dni tej gierki, ale po prostu, no, jak miałem nagrywać codziennie, nie wrzuciłem jeden dzień materiału, bo miałem po prostu problem z netem, to odechciało mi się robić czegokolwiek. Potem jeszcze okazało się, że musiałem z mamą rano chodzić do sklepu, potem przychodziła babcia, a przy babci nagrywa się tak trochę dziwnie. Więc dobra. Naprawdę was bardzo za to przepraszam, ale może już przejdźmy do odcineczka. A może jeszcze nie. Chciałbym wam podziękować po taki bardzo, że wbiliście 50, chyba jeden łapek pod jednym z moich materiałów, które wrzuciłem no ostatnio, to już te Road to 30 level tą postacią i naprawdę było to zajebiste. W sensie się fajnie czułem, bo nawet nie byłem tego świadom, tak? Wchodzę, patrzę, że jakieś osiągnięcie czy coś i patrzę, że fuck, widać, że dawno nie grałem. Że osiągnięcie, że wbiłem właśnie najwięcej łapek od tego, od 6 miesięcy, a tu patrzę. Kurde, a zobaczcie ile, nie? A tu patrzę takie ło 500, no i takie. O ty, kurde. Widzę, że jednak spodobało wam się to, co zacząłem robić. Zacząłem, no. Kontynuowałem robić, tak? Kontynuowałem robić swoje. I bardzo wam za to serdecznie dziękuję, że wam to się podoba, tak? No. Ten kanał tworzymy my, czyli wy widzowie oraz ja, bo ja robię filmiki, a wy tworzycie społeczność, tak jakby taką. Mojego kanału, jakkolwiek można to inaczej nazwać, może nawet i dobrze to nazwałem, nie mam pojęcia. I tak, byłyby materiały wczoraj, przedwczoraj, ale nagrałem bez dźwięku i po prostu się zjebało. A co do serii Saints Row'a, to coś mi się też zjebało z nagraniami. Przeszedłem prawie pół gierki, mi usunęło nagrania i była strasznie chujowa jakość dźwięku i stwierdziłem, no, że albo nagram to na nowo, ale już mi się troszkę nie chce. Przeszedłem pół gry i no dosłownie pół jak to się nazywa, fabuły i przeszedłem dokładnie, no, około pół procent całej fabuły, pół procent misji i patrzę, że dźwięk był tak chujowy, jakbym normalnie, nie wiem, nagrywał dźwięki telefonem jakimś za 50 zł. Nie no, autentycznie tak wyglądał ten materiał i no naprawdę było to żałosne i dlatego to usunąłem. A ten typ co robi? Nieważne, dobra. Od razu mówię, że nagram sobie jeszcze jedną rundkę, tylko nie wiem czy na tym serwerze Blast Panic za 90, bardzo ładnie, last kill, wszyscy jesteśmy zadowoleni. A propos serii wyzwanie bronie. Broń, tak, nie bronię. Dziękuję, że zadaliście tyle różnych setupów. Nawet jeden ziomek zadał mi taki setup, który mi się spodobał. Nagrałem nim odcinek, ale niestety miałem staty 1 na 8 i no i nie do końca to wyszło, bo tak od razu z CS-a poszedłem na BFH i to jeszcze jakimś zjebanym setupem. No i wyszło jak wyszło, no i niestety jakby to powiedzieć. To nawet nie był odcinek, bo ja raczej się skupiałem, żeby cokolwiek zabić. Zabiłem jednego czy dwóch, już nie pamiętam. Ale miałem 3000 punktów, więc no, nie powiem. Nie było jakoś tak strasznie źle. Czy miałem nawet 12 killi na jednej rundzie? No nieważne, ale w każdym razie to było strasznie nudne, bo sobie oglądałem. I okazało się jednak, że to było strasznie chujowe. Więc jako iż ja nie chcę chujowych filmów, w każdym razie bardziej chujowych niż teraz, to po prostu stwierdziłem, że tego nie wstawię, tak? Więc no nie było materiału, przepraszam. O, tu jakiś koleś do mnie strzela. Może go pociśniemy, tylko on ma dwa pistolety, to trzeba uważać. Ale z tym moim celem, który mam dzisiaj, bo w ogóle nie grałem w BFH przez ten czas, to w ogóle jest porażka, nie? Ani razu nie grałem w BFH. 0, 0, 0, 0. Tylko Klausa losowałem i patrzyłem, jakie są oferty. A propos ofert, to niedługo będę musiał. What the fuck? Nie wiem, czy saker.
Bo first kill, nie? I mi nie pokazało. No, kurde, a taka fajna akcyjka. Jest ktoś w ogóle w tych royalach? Kurde, nie ma. A. Kurwa, telefon mi dzwoni. Z2. Dobra, już jestem. Sorry, sorry, mama dzwoniła, bo wcześniej do niej zadzwoniłem i nie odebrała i nie wiedziała, co się dzieje, więc oddzwoniła. Ale dobra, zmieniłem sobie serwerek. Teraz jesteśmy na mapie, jak widzicie, Perilous Port. Gdzie ten siurek? Tu. O kurde, a mi nie weszło. Ulecz mnie. Znajomy nie. Śpi. Dobra, jak nie ty, to ja. Ale śmieć nam uciekł. Dobra, nieważne. Jeżeli o czymś mówiłem i przestałem o tym mówić, to napiszcie mi w komentarzu albo dopowiem na końcu przy montażu. Zobaczymy, bo troszkę minęło czasu, odkąd przerwałem nagrywanie, więc nieważne. Zagramy sobie teraz tylko jeszcze tą rundkę, żeby nie było. I co ja chciałem powiedzieć? A i to, że standardowo przepraszam, że lamię. Ale to akurat jest standard na moich filmikach i w sumie tak to wygląda, bo jestem słaby i tak dalej, nie? Dobra. I nie wiem, jak ogólnie ten gameplay, czy wam się spodoba, czy nie, bo to co gram w ogóle jest żałosne, bo sam się śmieję, że nie mogę trafić kolesia, bo mam troszkę. Przyzwyczaiłem się do Counter-Strike'a, tam troszkę inaczej chodzi myszka. I tak wyszło, że. Czy będę blast? O, tu jest jeszcze Zdenek. Co oni mają do tych plazm? No ja nie rozumiem. To jest dosyć OP przynajmniej, moim zdaniem. O, fuck, ja mam 20 HP. What? Ej, utknąłem. A nie, dobra, już żyję. Ha! Ty, ale on se noska odjebał, nie powiem. Jesteś już mój! Ha! No nie! Nie zdążyłem bandaża kliknąć. Fuck. Może niedługo z kimś zrobię jakiś komentarzyk, zobaczymy. Bo tak samemu, tylko w sumie nie wiem, z kim bym to zrobił. Bym musiał z jakimś kolegą, który by chciał pograć w BFH, zobaczymy. Bo na chwilę obecną nikt chyba nie nagrywa BFH, tak żeby nagrać z kimś w miarę porządny. No kurwa, no! Jebany komandos! Nie ma raczej z nikim tak w porządku sobie nagrać jakiegoś filmu. Niedługo chyba zacznę nagrywać miksy. I po prostu z ekipą, tylko będę miał troszeczkę lagi, bo jak nagrywam frapsem, to mi spada spodem FPS-y i troszkę inaczej mi się rusza myszka. W sumie to tylko to, wy będziecie mieli normalnie płynny obraz w 160 FPS-ach, ale jak będę zwalał jakieś takie pewne akcje, no prawdopodobnie przez to, ale dobra, to jest w sumie najmniej ważne w serii BFH, no bo w sumie to w ogóle nie jest ważne, chyba że ktoś akurat chciałby zobaczyć Counter-Strike'a w moim wykonaniu, tak? No, wysokiej jakiejś rangi nie mam, więc to też by nie wyglądało jakoś super, super ekstra fajnie czy coś, bo też dobry nie jestem jakoś, ale myślę, że jak oglądacie, jak gra Kruszakus, no to czy Merwo, to możecie po prostu popatrzeć również, jak ja gram, bo no, Merwo ma trochę mniejszą rangę ode mnie, Kruszek to w ogóle jakiś Silver 1, 2, coś około tego, ale w sumie tam Kruszakus to sobie ciska na tych, na tych wyzwaniach broni, na gun game'ach, czy jak to tam się nazywa, i w sumie tam ranga się nie liczy, bo on chyba woli grać sobie takie deathmatche, tak jakby, nie? Bardziej, tak jak Battlefield Heroes, żeby się pobawić z ludźmi, się zrespić, a nie taktyki, czekać i tak dalej. Ale dobra, więc piszcie w komentarzu, czy chcecie, czy nie. No naprawdę, ja bym chciał bardzo CSA GO u mnie na kanale, tylko bym musiał ogarnąć, jakby to wyglądało. O fuck, kurwa mać, co ja robię? Ten aim, to ja zaraz zdejmę ten outfit, bo kiedyś mi dawał do aima, teraz zabiera, ale nie, no wiadomo, bo musimy się troszkę rozgrzać, zanim będę grał w BFH po przerwie, no ale. Ej, what the fuck? Ja strzeliłem za 41? Z pistoletu? Ty, no kurde, to już jest przeginka, nie? Ej, chodź tu, Zenek. Ty. Ale jako co? Ja seryjnie za tyle, żem hitnął? Lol.
To jest porażka. No ale dobra, no. To jest w sumie BFH, krytyki, te sprawy. Jak wam się. O. Nice, ale żebym ich wyczyścił. A ty mnie uleczysz? Oj. Jest! Tego też złapałem. Nice. Zajebiście, zajebiście. Wyzwanie broni, a propos wyzwania broni, tego, bo mówiłem, że tam nie nagram tego, w sensie, że nie nagrałem, ale nie wrzucę. Nagram to jeszcze raz, ale jak będę miał czas. Fuck! Uciekać, uciekać, granaty! Podchodzi tu. Wyruchali mnie w dupę za przeproszeniem. No ale dobra. Trochę słabo. Kurde. Jakoś tak trochę mi szkoda tego wszystkiego, że tak ekspiłem, nagle sobie odpuściłem. No, co zrobić, no jestem głupi i tyle, nie? Kurde, ziomek. No wyjdź stamtąd, zjebie. No. Dziękuję. Dobra. Widzę, że tylko trochę wygrywamy. Trzeba tutaj pokerować drużynę do zwycięstwa. Który jestem? Drugi, dobra. Niech będę drugi. Mi to tam pasuje. W sumie może nie pasuje, ale mi przeszkadza, owszem. W sensie nie przeszkadza, o. O to mi chodziło. Ale wolałbym być pierwszy, ale to jest chwila moment, bo jak wiecie, nie zacząłem od początku rundy. I teraz Jones może się tłumaczyć, tak. Zwalać winę na pijane koty, hehe. dobra, to było dziwne. I blast. O, myślałem, że ktoś może umrze, czy coś, nie. O, tu jest Gunner, bierzemy go. Fuck, mój aim równa się, kurwa, nie wiem, jakiego. O, zajebiście. Tyle mi wyskoczyło tych hultajów przed twarzy, kurde. Ach, dobra, no. Nie będziemy tu płakać, zajmiemy się tym śmieciem, który tam kampi, bo taka gra to nie jest gra. Chodź tu, śmieciu, dobrze, dojechali go. O, tam jest jakiś typ. I niedługo mam zamiar sobie zrobić soldier. O, trafiłem, lol. Mam zamiar zrobić sobie soldiera w Royalsach, ale nie dlatego, że chcę go expić, tylko po to, żeby go mieć, tak? Żeby już mieć jakiś ekwipunek na nim, jakbym chciał sobie pograć. I żeby to już jakoś wyglądało. Gdy na przykład wbiję już 25 level i na przykład chciałbym sobie pograć w Royals, to żebym miał kim pograć. Ale z drugiej strony, jak wbiję już taki level, to wątpię, że mi się będzie chciało grać tym mniejszym, tak? Bo to jest zawsze najgorsze, te małe abilitki, te gówna całe. Ale blast. I teraz kto wygra? Chwila prawdy. 1-1. No i kurwa, przejebaliśmy. Dobra, ziomeczki. No, szkoda. Bardzo dobry mecz. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Cześć!